Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family. I witamy się w nowym vlogu. Pierwszy vlog z tygodnia vlogów. Także intro i zapraszamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie chleb. Ja będę robił chleb, Marta zrobi kawkę. Mamy przepis na chleb. Ten przepis jest u nas pod filmem. Ja ten film wam tutaj podłączam, także później możecie sobie ten przepis pobrać i zrobić go sami. Strasznie dużo osób zrobiło już ten chleb po nas, tak? I jak tak pokazywali nam, wszystkim wyszedł. Wszystkim wyszedł zawsze i to, co najważniejsze, to jest chleb bez zakwasu żadnego. Wiecie, nie musicie się do niego przygotowywać, tylko robicie, jak wam braknie chleba, a macie mąkę i drożdże, to zrobicie wszystko. Na przykład wypadnie święto albo coś takiego, no nie macie chleba, bierzecie mąkę i robimy go, nie? Tutaj nie będziemy wam pokazywać, jak go robimy, Krzyś sobie go zrobi ten, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, pokażemy wam efekt końcowy. Tak. Żeby zrobić wam smaka i zapraszamy do zrobienia takiego chleba samemu, bo to naprawdę fajna sprawa. Robię kawę. Kawa. Tylko nagrzewam się, to zdążę powiedzieć. Bardzo wiele osób pytało mnie na Instagramie, ja to dodawałam, pytacie ponownie o kawę. I ja wam linkuję, mamy tutaj Honduras i Peru. Peru jest trochę lepsza niż Honduras, natomiast to jest najlepsza kawa, jaką mieliśmy. Oni mają dużo różnych kaw. W opis zajrzyjcie sobie. Można kupić takie mniejsze opakowania. O, one są tej wielkości i na przykład spróbować sobie, która kawa będzie wam pasowała. I dwie takie kilogramowe kawy to jest stówka. Tyle za nie płacimy i warto. Ta jest niedobra. Ale od razu wam mówię. Robiłaś przed ekspresem? No nie? Ta jest fe. Naprawdę nie fajna i nawet nie możemy jej dopić, bo jest jakaś taka mocno palona. A te, które wam pokazałam chwilę temu, one są takie delikatne, przyjemne, mocne, intensywne, ale nie gorzkie i nie kwaśne. Kto chce kawę? Jak chce kawę? Cappuccino czy z wkładką, czy bez? Mam americano, cappuccino, espresso, coffee, latte macchiato, caffè au delay, au lei, more drinks. Risterto mam też, caffè crema mam też. Spienione mleko i gorącą wodę. Wybierz se. Siada w gorącą wodę. Ja dzisiaj cały ranek czyściłem karty, żeby nasz kamerzysta był szczęśliwy i się nie denerwował, że zaraz ma koniec. Kawa się skończyła. O nie. Zaczynam. Zaskoczyło mnie to, nie wiedziałam, co mam zrobić. Ale trzymam plackę, mam. Dosypię kawę. Ej. Ale dżinsy mi się przestarły tutaj. W ogóle jaką akcję zrobiłam ostatnio? Pojechaliśmy z Mikołajem do ośrodka zdrowia. Ja wiecie, szybko, bo już byliśmy tam spóźnieni, ostatecznie czekaliśmy długo, długo, nie było sensu się spieszyć. Natomiast wsiadam do samochodu, ubrałam się szybko, siadam już tacy, jesteśmy zadowoleni w pół drogi, ja patrzę między nogi, a ja miałam taką dziurę. Tu w leginsach. Tu, tak. Taka dziura, przetarta. I wiecie, i robiłam z leginsów takie rybaczki, żeby tą dziurę zakryć. Tak chodziło. Dupa pod siebie i w ten sposób. Masakra, tak się, tak mi było wstyd. Wystarczyło zrobić większego kroka i widzicie, już widać dziurę w leginsach. No nie stać baby na leginsy. Wyrabiając chleb, warto sobie zacząć od miski, bo ja tam na filmie pokazywałem, że od razu na stolnicy, ale to nie jest dobre. Najlepiej sobie wszystkie te mokre składniki połączyć w misce i dopiero później to wszystko przełożyć na stolnicę. Jesteś jak Makłowicz. No opowiedz jeszcze historię tej deski. Do tej, wiesz, stolnicy. Stolnica... czekaj, początki stolnic sięgają 1658 roku w Hamburg. Pierwsza stolnica. Ja go uwielbiam, tego człowieka. On ma taką wiedzę, oprócz tego, że umie. Nie mogę powiedzieć, co to. No, przepraszam. No nie mogę, cały czas klepiesz. Teraz już nie wiesz, takie śmieszne. A, teraz to już nic nie powiem. Kiedy to powstała pierwsza oheblowana deska. Aha. A, którą zrobił Geppetto. No, nie, uwielbiam Makłowicza. On jest najlepszy i jego się zawsze oglądało w niedzielę, jak on opowiadał. Albo w winnicy dzisiaj, witamy się z winnicy. I on tak smacznie mówi, on ma ten smaczny głos. Tak, o ile można tak powiedzieć. Głos, który jakby zawsze miał coś w ustach dobrego do jedzenia. O. Tak, tak, i aż mi się ślinka cieknie. Ja nawet nie wiem, co on gotuje. Ja go widzę, ja już wiem, że mi się pieni. Ja już chcę to zjeść. I on tak zawsze, jakie dobre, jakie dobre. Z góry rozpościera się piękny widok. On tak zawsze mówi, to są takie
tam. Daj mi troszeczkę mąki, tam jest otwarta, Martuś. Słuchajcie, mąka jest zamojska, zamojska. Przepraszam, ja zawsze tak zaciągam po zamojsku. Zamojska, bo mamy tam rodzinę, tata był ostatnio gdzieś tam w Zamościu. Już wiecie skąd ten Zamość u nas jest to. I przywiózł nam właśnie mąkę, żebyśmy spróbowali, okazało się, że jest świetna. Właśnie do chleba. Fajnie pochodzi chleb, no. Jeśli macie gdzieś dostęp, no to polecam. Jakaś świeża z młyna. Tak, świeża z młyna, no. Co ja chciałam powiedzieć? Kupiliśmy chustę. Udało mi się dorwać w ogóle chustę na OLX-ie, taką wiecie, do noszenia, bo bardzo często pytacie o te chusty, znaczy pytacie, mówicie, bardzo często mówicie o tych chustach, że to by było wygodne, skoro Mikołaj lubi się tam nosić, szczególnie od godziny wczesnej do godziny bardzo późnej. I żeby odciążyć kręgosłup i mieć wolne ręce, to wygodniej będzie nam w chuście. No i kupiliśmy tą chustę. Tak, tylko nie umiemy jeszcze jej zawiązać. Tak. A do tego jest jakieś, zawsze przynajmniej ja tak widziałem, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia. Robisz uprawnienia na chustę. No, ale jaka historia tej chusty, bo byliśmy w sklepie i chcieliśmy kupić tą chustę. Kosztowała 390 zł, bo to jest jakaś tam chusta Zafiro i tak dalej. Trochę się przeraziłam. Na Allegro ta sama chusta kosztowała 130 zł. Przebicie 300%. To jest niesamowite. I tak ta sama marka, ten sam kolor, wszystko to samo, skład ten sam, bo sprawdzałam. A ostatecznie udało mi się to kupić tam z drugiej ręki, znaczy z drugiej ręki. Ktoś dostał w prezencie, ale u nich się nie sprawdziło. No i mamy tą chustę. Także będziemy testować na Misiu, zanim tam wsadzimy Mikołaja, żeby nie było, wiecie, tak... Posłuchaj jeszcze troszkę, bo coś mi się wydaje, że woda dzisiaj była mokrzejsza. Bardziej mokra woda. Dobra, dziękuję. Bo to tak zawsze, jak chcesz komuś pokazać... Tak, to później jest inaczej. To nie wychodzi. Ale jak zrobicie równiusieńko z przepisem, który tam jest pod filmem, to bez problemu wam wyjdzie. Przynajmniej nikt nie by miał zastrzeżeń, że coś mu tam nie chciało się kleić. Ja po prostu teraz zrobiłem bardziej na oko niż z przepisem, dlatego tak... Panie, my na oko nie umiemy robić. Ale patrz, ja nawet naleśników na oko nie umiem zrobić. Jak odejdę od mojego przepisu na naleśniki, to mogę podnieść sobie takiego cienkiego naleśnika i go... złamać. Ale jak zrobię z przepisem? Z kolei jak byłam młodsza i mieszkałam jeszcze z rodzicami, nie znałam Krzysia, to ja byłam mistrzem robienia naleśników. No nie, też się zastanawiam, ja już w ogóle nie kumam, nie kojarzę. Nie pamiętasz tych czasów, co? Aha, budzisz tylko. Nie pamiętam tych czasów! Ty! To jest czas, żeby się obrazić? To robisz tak tik-tok, 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 tik-tok. Zastanawiasz się, czy masz się obrazić? Podaj mi nóż, Martuś. Ja dalej chyba jestem obrażona, także nie. Chcesz chleb dzisiaj jeść? Tak. O tak, dziękuję. Większego już nie mam. A do tego potrzebujesz, myślałam, że chcesz się z rączek pozeskrubywać. Czyli masz takie równe rączki jak łopatki, to idealnie. I możesz mi dać pojemnik na chleb. Dobrze. Zdążyła. Tylko trochę uklapałam podłogę i półki. Gdzie trzymacie detergenty, jak macie małe dzieci? Bo to była taka idealna półka, ja projektując kuchnię, zaprojektowałam sobie półkę na detergenty. Mam tutaj detergenty wszelakiej maści. Bo to jest idealne, to jest zaraz przy zlewie. I przy zmywarce i tak dalej. No nie, to jest tam wszystko, co potrzebujemy. Tak, tylko przy dziecku to jest... No to ja myślę, że może zamkniemy tą półkę po prostu na te zaczepy. Na kłódkę. Nie, na te specjalne, takie antydzieciowe. Ale jakby ten nasz antydzieć wziął i sobie ogarnął, to co wtedy? Ale co byś to ogarnął? Otwieranie tej antydzieciowej blokady. Myślę, że jak to ogarnie, to już nie będzie na tyle głupie, żeby to pić. No nie wiem, ja ostatnio widziałam kolesia, który zjadł 7 kostek, to z wyparkiem był pełnoletni. I jeden.
jeden taki, co był, co się w wieku 22 lat do okna życia wcisnął i zasnął. No. Także wiecie, bardzo długo można wciskać dzieci do okna życia. Że dzieci mieszczą się w bardzo jeszcze wielkim rozmiarze. Więc... I to absolutnie nie są nasze słowa, to powiedziała reporterka w radiu. Nie, ktoś coś, to się zmieści zawsze. Tak powiedziała reporterka w radiu. Nie bądź to my. Takie wyrobne człowieki są. Robię tą kawę, cały vlog będę kawę robić. A w następnym vlogu zobaczycie, jak wygląda chleb oraz wiązanie chusty. W taki sposób zostawiamy do wyrośnięcia, zgodnie z instrukcją, na 60 minut. I po 60 minutach wyrabiamy go znowu, ale to już zobaczycie na tamtym filmie. Nie będę wam aż tyle tutaj zdradzał. Robienie chleba w 78 odcinkach. Jak golonka. Zestarzejemy się i zobaczycie, jak wygląda chleb. Pojawiły się nowe oczekiwania kontra rzeczywistość na tamtym kanale. Swetrowe. Wiecie, że ja kocham swetry, co nie? To mamy swetrowe i mam jeszcze trochę rzeczy z H&M-u, ale już nie będę z tego nagrywać osobnego odcinka, tylko część z nich pokażę wam tutaj na vlogu, bo są tam takie rzeczy jak na przykład majty i chcę zobaczyć Krzysia reakcję na te majty. Majty? Tak, bo to nie są zwykłe majty. A, kup. Tak ci w głowie mówiło? No. Cały czas mi coś mówi. Kupię. A jeśli ktoś jeszcze nie widział, to na, też na Enjoymencie jest odcinek jak rozkochać w sobie męża. No nie? No tak. Także możecie sobie jeszcze sprawdzić tamten odcinek, ale to po tym oczywiście, nie teraz. No. Dobra, idziemy sobie wypić kawę na spokojnie i wracamy za chwilę. Co ty robisz? Aha, czyścisz teraz? No czyszczę deskę trochę. Dobrze. Hebluję. A w 1675 roku, gdy wynaleziono hebel. To co? Zaraz wracamy. Będziemy pucoka robić.